Gratuluję i, i panu doktorowi, i całemu zespołowi Hospicjum, i, i, i wszystkim, którzy tego dzieła dokonali. A jeśli chodzi o Hannę Chrzanowską, to rzeczywiście ja się bardzo cieszę, że poznałam jej postać, zafascynowałam się nią, zanim została błogosławioną, czyli nie ten powód zdecydował o, o tym zainteresowaniu. A to poznanie było za sprawą osób, które ją znały. Które z nią współpracowały, bo to jest postać bardzo żywa, ciągle i bardzo współczesna. Dlatego, że jeśli pomyślimy sobie, że jeszcze 50 lat temu, pół wieku temu, czyli za naszego życia, chodziła po ulicach Warszawy, chodziła po ulicach Krakowa, Działała i zmieniała ten świat, no to okazuje się, że jest kimś bardzo współczesnym, a równocześnie jej wizje sprzed 50, 60 czy 70 lat wydają się tak rewolucyjne, jakby były krojone na, na dzisiejsze czasy. Więc po pierwsze, kim była? Urodziła się w bardzo zamożnej rodzinie w bardzo zamożnej rodzinie. Proszę Państwa, gdybyśmy zobaczyli zdjęcia, w książce są zdjęcia, Pałacu jej dziadków od strony matki, szlenkierów, Pałacu Warszawskiego, no to naprawdę są zupełnie imponujące. I wyrastała z jednej strony w bogactwie, w zamożności, z drugiej strony wyrastała w takim duchu wykształcenia, ponieważ jej ojciec, profesor Ignacy Chrzanowski, był profesorem literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale po trzecie, wyrastała w takim poczuciu dobroczynności. To jest piękne słowo, które teraz już trochę wyszło z użycia, dobroczynność, ale pomimo tego bogactwa była uczona tego, żeby się dzielić i żeby pomagać innym. I co jest najważniejsze, nigdy z powodu tej zamożności, tego luksusu, w którym wyrastała. Nie miała takich wyrzutów sumienia, nie miała poczucia, że, że coś tu nie przystaje, bo ona umiała się dzielić. I proszę sobie wyobrazić, że urodziła się w 1902 roku w zamożnej rodzinie, była córką profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków nie był duży i ona nagle postanawia zostać pielęgniarką, co w tamtych czasach było czymś... Zupełnie niezwykłym. Jest w książce taki fragment jej pamiętnika, w którym pisze, że no, ludzie czy, czy stateczni mieszczanie byli wręcz oburzeni, że jak to chrzanowscy dają córkę na pielęgniarkę. A ona dobrze czuła też za sprawą swojej ciotki, która była pielęgniarką, że to jest jej misja, to jest jej powołanie. Ale w tych swoich działaniach poszła dalej, proszę Państwa, i to jest to, co jest Państwu bliskie, bardzo. Mianowicie ona zrozumiała, że jednym z najważniejszych działań to jest opieka nad chorymi w domach, nad chorymi, którzy w czasach powojennych byli całkowicie zostawieni. Sami sobie, bez nie, nie działały jeszcze wtedy instytucje, żadne w Polsce nie było hospicjum, nie było opieki społecznej, i ona nagle dostrzegła, że ci ludzie są kompletnie sami, pozbawieni wszystkiego: jedzenia, opieki, opału, towarzystwa, że to są młodzi niepełnosprawni i że trzeba do tych ludzi dotrzeć, im pomóc w domach, być z nimi, towarzyszyć im. I miała w sobie taki ogień. I taki zapał, i potrafiła tym tak niesłychanie zarażać, że stworzyła system, no, który właściwie stał u początku i opieki hospicyjnej w Polsce, i opieki domowej. Także niezwykła postać zupełnie. Panie doktorze, pan też się nią fascynuje, prawda? Tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że kiedy przyglądałem się temu, co ona pisze, a napisała taką książkę. Podręcznik wydany przez, przez wydawnictwo lekarskie, podstawy no, pielęgniarstwa opie, otwartej opiece zdrowotnej. Okazało się, że to są wszystko rzeczy zgodne z naszymi intuicjami, że rzeczywiście ten człowiek potrzebuje szerokiej takiej opieki. Ona kiedyś zwróciła uwagę jednej ze swoich pań pielęgniarek, która powiedziała, że jakaś tam czynność nie należy do mojego zakresu obowiązków. I ona powiedziała, być może nie należy, ale należy do zakresu obowiązków człowieka. Jak widzisz kogoś głodnego, to dasz mu jeść. Jak widzisz kogoś pragnionego, to dasz mu pić. Niezależnie, czy masz to wpisane w ten zakres obowiązków, czy nie masz go wpisane. Ona jakby bardzo pokazywała, że trzeba zachowywać się po ludzku. I z tego naszego, myślę tutaj, zachowywania się po ludzku wyniknęły te wszystkie nasze działania, kiedy przyjmujemy chorych, także tych, którzy nie spełniają pewnych kryteriów energetowskich do objęcia opieką. Tak myślę, że to jest rzecz, którą robimy tutaj wspólnie i robimy razem. A proszę mi powiedzieć, czy... Jak Pani śledziła rosy, dzieje pani, pani Han Panny Hanny Szanowskiej, to czy ta nasza święta, ona miała jakieś wady i niedoskonałości? Czy jest taka oczywiście posągowa i właściwie tylko całować relikwie i podziwiać, że nie miała nigdy żadnych wad i niedoskonałości? Czy tak nie było? No proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że te relikwie u Państwa dziś są, no to, to, to z czcią i szacunkiem je szanujemy i całujemy, ale była osobą i to jest dla mnie w niej też bardzo pociągające. Taką bardzo życiową, począwszy od tego, że od dzieciństwa lubiła żarty, figle, nie była takim ułożonym dzieckiem, to jest takie stare słowo, ułożoną grzeczną dziewczynką, choć w falbankach i w Kucykach oczywiście była, była bardzo temperamentną osobą, szybko wpadała w taką złość, to może nie jest najlepsze słowo, ale w taki rodzaj energii, jeśli wiedziała, że koniecznie coś potrzebuje uzyskać. I nawet jest jedno jej takie wspomnienie cudowne. Kiedy jeszcze z księdzem kardynałem Wojtyłą, który wtedy w Krakowie w kościele mariackim na rynku głównym był wikarym i odprawiał Msze Święte, postanowiła się spotkać, zaprowadzona tam przez jedną z uczennic swoich. I chciała go koniecznie przekonać, że tym chorym trzeba pomóc, że Kościół się powinien w to zaangażować. I pisze pięknie, że poszła taka cała naładowana energią i myślała sobie: spróbuj nie pomóc, spróbuj nie pomóc. Jeśli cię ci to nie, jeśli nie zrozumiesz mnie, jeśli ksiądz Ferdynand Machaj nie pomoże nam, to ja tutaj całą, cały zasób argumentów wysunę. No i potem nie musiała tego robić, dlatego że okazało się, że. że Została w pełni zrozumiana. Poza tym była bałaganiarą, czego się nie wstydziła. Są takie opowieści z czasów jej szkoły jeszcze pielęgniarskiej, kiedy dostaje takie reprymendy od, od nauczycielek. Dlaczego w szkole jesteś, dlaczego w szpitalu, gdzie się uczysz, jest wszystko poukładane i jesteś taka doskonała, a na szafce w twoim, przy twoim łóżku, na szafce nocnej, taki lekki nieporządek panuje. Opowiada też jej uczennica, że przyszła kiedyś do niej do domu i długo szukały pewnego dokumentu, po czym okazało się, że Hanna Chrzanowska przez kilka godzin na tym dokumencie siedziała i nie wpadło jej do głowy, że to jest właśnie to miejsce. Także miała, miała różne takie słabości, ale z drugiej strony, co też nam nie pasuje, może do takiego obrazu, zawsze nam nie pasuje do obrazu świętej, była niezwykłą elegantką. Może dlatego, że z takiego domu pochodziła też i, i przywiązywała do tego wagę, ale nie tylko sama na to zwracała uwagę, ale mówiła, że jeśli się idzie do chorego, to trzeba go uszanować właśnie przez to, że się jest odpowiednio ubranym. Że się go docenia, że się potrafi z nim rozmawiać. I to było piękne, kiedy nam mówiła, że jeśli chodziła do chorych bardzo wykształconych, to rozmawiała z nimi po francusku o sztuce. Jeśli chodziła do chorych, którzy chętnie rozmawiali o gospodarstwie, na przykład, które mieli albo o swojej rodzinie. To z nimi właśnie o tym rozmawiała. Więc była w tym taka bardzo elastyczna i taka umiejąca się też dostosować do, do ludzi. I też to, co właśnie, bo mówimy o błogosławionej, ale też to, co w niej było dla mnie takie niezwykłe, to jest to, że ona do tej wiary swojej dochodziła stopniowo, że to nie było. To, to nie było dziecko, które od urodzenia niemal, czy od pierwszych lat życia było bardzo pobożne. Może dlatego, że wychowywała się w takiej rodzinie niejednolitej, to znaczy jej mama była ewangeliczką, cała rodzina ze strony mamy była ewangelicka. Ojciec był wyznania katolickiego, ale nie przywiązywał może do tego aż tak wielkiej wiary, tak, tak wielkiej wagi. I ona też przechodziła przez taki okres buntu młodzieńczego. Nawet jak odbywała już praktyki w szpitalu, to, to często zastanawiała się i pisze o tym w pamiętniku, po co tam przychodzi ksiądz. I dopiero z czasem do tej wiary bardzo głębokiej dochodziła. To też jest, prawda, takie imponujące. I potem to też jakoś owocowało w jej pracy z chorymi, że przyjmowała to, co pan doktor powiedział: że są bardzo różne osoby u państwa w hospicjum. Ona przyjmowała pod opiekę wszystkich, niezależnie od zamożności, niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od upodobań, niezależnie od wyznania, czy od wiary, czy niewiary. Po prostu dla niej najważniejszy był człowiek. I. I to pięknie realizowała. Dobrze. Z tym bałaganiarstwem bardzo jest mi tu bliska rzeczywiście. To znaczy, że nie wszystkie no, 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 no. szanse są stracone. Także bardzo, bardzo się z tego cieszę. A wspomniała Pani, że bardzo wiele miała takich współczesnych myśli. Ciekaw jestem, jakich Pani się dopatrzyła tam, takich rzeczy, które można by, byłoby powiedzieć, że to, co mówiła lat temu, 50 czy 70, dzisiaj też jest ważne. No, właśnie, bo to jest jeden element, ten, o którym już powiedziałam, to jest właśnie to, że przyjmowała każdego pod opiekę. Ale drugi element to jest myślę też taki, że ona chorego traktowała całościowo, czyli chorego, podopiecznego, osobę, do której szła. Czyli ona nie patrzyła tylko, że to jest chory, który ma taką albo inną dolegliwość, taką albo inną ranę, którą trzeba zaopatrzyć. Tylko to, co w tamtych czasach było rewolucyjne i co teraz, o co teraz też walczymy, prawda? To jest to, że chory ma prawo do opieki, to jest jasne, do poszanowania godności. Ona bardzo na tym punkcie była. Wyczulona, że chorego podopiecznego nie można traktować jako kogoś, kto nie ma prawa do decydowania o sobie, że nie można się do niego zwracać bezosobowo, że do starszych ludzi nie wolno mówić dziadku, babciu. Tak pogardliwie, że to jest w dalszym ciągu pan, pani z jakąś swoją historią życiową, niezależnie od, od stanu zdrowia, w jakim jest i nieraz naprawdę strasznych warunków, w których te osoby przebywały. Tą godnością i tym poszanowaniem obdarzała nawet osoby, nazwijmy to wprost, Prostytutki, do których chodziła, które były trawione najgorszymi chorobami, ale zawsze i bardzo na to zwracała uwagę swoim uczennicom, żeby obdarzać je ogromnym szacunkiem. To jest z jednej strony, bo to wyobraźmy sobie te czasy powojenne i tych ludzi zostawionych całkiem samych bez telewizora, bez radia, bez telefonu nie mówiąc już o komórkach i, i, i innych sposobach komunikacji. Samych w domach tygodniami. Więc gdzie trzeba było napalić w piecu, począwszy od tego, prawda, żeby te domy ogrzać. Więc ta, ta godność to było dla niej niezwykle ważne. Ale z drugiej strony. Ona bardzo, bardzo zwracała uwagę na to, że chory to nie jest tylko choroba, to nie jest tylko kres życia, że to jest jakiś etap życia i że w związku z tym on ma prawo do rozrywki, do rozmowy, do książki, do filmu, do życia towarzyskiego. Przecież pod jej opieką często były też osoby młode. Młode, które mobilizowała innych, żeby ci młodzi wynoszeni z domu. Nie było wózków takich nowoczesnych, ani samochodów dostosowanych, żeby oni mieli szansę wyjść poza mury własnego mieszkania i udać się choćby na łono przyrody. Jeden z jej podopiecznych napisał w pamiętniku: Płakałem, bo pierwszy raz od siedmiu lat widziałem deszcz. Dzięki temu, że Hanna Chrzanowska wyniosła go. Z towarzystwem z domu. Także patrzyła naprawdę na chorego nie tylko przez pryzmat choroby, tylko na człowieczeństwo jego. No to zupełnie było w tamtym czasie rewolucyjne. A z drugiej strony i to myślę, że to jest też dla Państwa może ważne dla, dla osób, które działają i pracują w hospicjum, bardzo była uczulona i uczyła tego, i pielęgniarki, i lekarzy, i opiekunów, że muszą zadbać o siebie. Że to nie jest tak, że pielęgniarka, bo do nich najczęściej mówiła, która nie ma do piątej po południu czasu zjeść śniadania, ani napić się, ani się uczesać, ani ubrać, bo niby cały czas jest tak bardzo zajęta pracą przy chorych, że to jest coś chwalebnego. Chrzanowska, bałaganiara, mówiła, to świadczy o złej organizacji pracy. Ty musisz najpierw zadbać o siebie, żeby mieć siłę pomagać innym. Masz prawo do odpoczynku. Zresztą pięknie to robiła, chodząc do, na wycieczki górskie do ostatnich właściwie miesięcy swojego życia, do teatru, do filharmonii. Bardzo na to zwracała uwagę i wyczulała właśnie. Że nie wolno się poświęcać, że ta praca to ma być pasja, to ma być radość, to ma być powołanie, a nie poświęcanie się dla chorych. Nie lubiła bardzo tego słowa i też przestrzegała i młodych, i starszych, którzy w tę opiekę byli zaangażowani. Używała takiego słowa: że chorzy, to nie, są, że chorzy nie są drabiną do nieba. To nie jest tak, że my traktujemy chorych jako kogoś, dzięki którym się uświęcamy, prawda? Tylko, tylko raczej odwrotnie, że, że to jest nasze działanie, to jest nasza pasja, to jest coś, co robimy, chcemy robić, ale nie. Nie, nie instrumentalnie traktujemy chorych. Także myślę, z mojego punktu widzenia, ale pan doktor pewno ma zupełnie też swój ogląd sprawy i pan wychwytuje zupełnie inne elementy w tej, w tej jej niezwykłej historii. Tak, dlatego, że poza pasją ona bardzo dużo mówiła o profesjonalizmie. To jest też niebywała rzecz, bo dzisiaj czytamy nowoczesne podręczniki do zarządzania sobą, do zarządzania czasem. Nowoczesne podręczniki do, mówiące o profesjonalizmie, ona bardzo wyraźnie mówiła kompetencje twarde. Sama była przecież na bardzo wielu stypendiach, że w Paryżu, w Ameryce. Uczyła się tego pielęgniarstwa. Mówiła, to jest zawód, który wymaga profesjonalistów i profesjonalistek. To nie jest tylko podmywanie pupy, to nie jest tylko podawanie zastrzyków. Jesteśmy osobami, które uprawiają pewien zawód i musimy tutaj być profesjonalne. I z tego, co pamiętam, no, widziała tam i miejsce dla kompetencji społecznych i miejsce dla kompetencji twardych. Takie rzeczy, które, o których dzisiaj, no, dopiero się bardzo wiele środowisk dopiero otwiera, że nie tylko odkrywa, że nie tylko to, co robię, ale w jaki sposób robię, ma to znaczenie, ale bardzo kładła duży nacisk na to, żeby się uczyć, kształcić, zdobywać nową wiedzę, żeby nie próbować być takim prawie doktorem, że to są zupełnie różne dwa zawody, które uprawiamy, i każdy z nich jest no, miejscem dla profesjonalizmu prawdziwego. Tak, to, ja wstydziła się mówić o pieniądzach. To jest zawsze taki tak. temat. Wstydliwy. Była taka historia, że ponieważ tych podopiecznych, chorych było tak dużo w Krakowie, i ona zaczynała tę opiekę z garstką swoich uczennic ze szkoły pielęgniarskiej, w której uczyła, ale czuła, że to nie wystarcza, że potrzebna, potrzebna, potrzebny jest coraz większy i większy zespół. I szukała środków finansowych głównie w kościele, i tam je zresztą znalazła dzięki. I księdzu Karolowi Wojtyle i, i, i proboszczowi Bazyliki Mariackiej, księdzu Ferdynandowi Machajowi, ponieważ czuła, że jeśli Pielęgniarka ma od świtu do nocy chodzić po chorych, to ona nie może robić tego charytatywnie, wyłącznie. Ona może mieć zespół osób działających charytatywnie, które mogą ją wspomagać, i tak było, i mnóstwo studentów, i uczniów, i młodzieży pracującej się angażowało w tę pomoc, ale jednak ten trzon to musi być profesjonalny i dbając też o godność personelu medycznego, opłacony. Prawda? Tu nie może być tak, że nie możemy o to zapytać. Jedno drugiego nie wyklucza, więc myślę, że tutaj dbała i o godność chorego, i o godność właśnie lekarzy czy pielęgniarek. To jest niezwykłe. Zanim pewnie zapytam o. Mamy jeszcze raz, tak? Troszeczkę. Dobrze. Zanim zapytam o to, jak umierała Hanna Krzanowska, jaka z tego nauka dla nas wszystkich, chciałem zapytać, czy może Państwo macie jakieś pytania do Pani Marzeny? Czy może pomyślicie jakie macie i jako kolejne albo teraz? Czy miała wsparcie od rodziców, kiedy zostawała pielęgniarką czy rodzice ją wspierali w tych działaniach? Tak, dla mnie to było niezwykłe, dlatego że powiedziałam, że ona burzyła pewien stereotyp. A tymczasem okazało się, że powiedzmy ze strony mamy było jej łatwiej, dlatego że siostra mamy była pielęgniarką, była też dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarskiej, więc tutaj to pielęgniarstwo w rodzinie jakoś też funkcjonowało ale ogromne miała wsparcie również ze strony ojca profesora polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z którym też miała taką więź psychiczną i o którym napisała pięknie że że ojciec zawsze miał wyrozumiałość, do końca swoich dni wyrozumiałość dla słabości jej natury i to dodawało jej skrzydeł. Tak, miała ogromne wsparcie i myślę, że to, była, to było coś, co, co było jej siłą. Zresztą miała też dwa lata starszego brata. To też jest bardzo taka przejmująca historia jej życia, który zupełnie w innym kierunku poszedł był, był doktorem filozofii. I też jakoś się wspierali i rozumieli. Mówię, że to jest trudna sytuacja, dlatego że czas II wojny światowej to w ogóle jest bardzo trudny czas w życiu Hanny Szanowskiej. Dlatego że w jednym miejsce, tak. Tak. No tak w jednym momencie straciła brata, który zginął w Katyniu i straciła ojca, który w listopadzie 1939 roku był aresztowany z, w grupie prawie 200 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni, wywieziony do Niemiec, do obozów Sachsenhausen. Miał już ponad 70 lat wówczas i tam zmarł na zapalenie płuc. I co niezwykłe, zmarł trzy tygodnie przed wypuszczeniem tych profesorów z obozu, wielu z nich, czy większość z nich wróciła do Krakowa. Także dla, dla Hanny Szanowskiej, która nagle została z matką po tak traumatycznym przeżyciu, to, to był na pewno trudny czas, ale cały czas, się, cały czas się wspierali. Myślę, że też tacie mogło się to podobać, że Hanna pisała. Ona była autorką wielu wierszy, trzech chyba powieści, z tego co kojarzę. Pisała pod pseudonimem Agnieszka. Kosiecka, prawda, tak, jakie to niezwykłe? Tak. tak no. Zresztą to, to porozumienie z ojcem też owocowało tak, że to ona namówiła ojca, żeby spisał swoje wspomnienia z dzieciństwa. I rzeczywiście profesor napisał je fantastycznie opowiadając o różnych swoich figlach dziecię, dziecięco młodzieżowych. O ujeżdżaniu konia na oklep i tak dalej, i tak dalej. Także, także chyba to poczucie humoru miała raczej po tacie niż po mamie, która była raczej surową chyba taką osobą. Pytajcie Państwo, kto by jeszcze chciał coś zapytać. O książce, o autorce. To proszę podejść albo ja powtórzę. Mhm. Przełom w pewnym momencie. E, proszę, pani, e, słyszy mnie pani teraz? Tak, 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 jak najbardziej. Że nastąpił w jej życiu przełom i kiedy to nastąpiło? Jeszcze przed wojną czy po wojnie? No bo w, w czasie wojny też działała w jakiś sposób pomocowo i przecież była już pielęgniarką w tym czasie. Ale myśli pani o przełomie takim duchowym? Czy o... Duchowym, tak, tak. Mhm. Tak, ten przełom duchowy nastąpił właśnie przed II wojną światową. Ona była zaprzyjaźniona z inną pielęgniarką, bardzo taką głęboko wierzącą i pod jej wpływem, myślę, że ten przełom też nastąpił, choć sama była jak najbardziej osobą poszukującą. A potem to ogromne wsparcie miała ze strony Benedyktynów w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu przy Krakowie. Tam dojrzewała duchowo, była oblatką tyniecką od czasów tuż powojennych i myślę, że to, był, to było dla niej takie źródło siły i rozwoju duchowego. Chociaż co charakterystyczne, ona bardzo unikała takiego, takiej manifestacji um, uczuć religijnych, takiej egzaltacji. Ona to robiła w takim jakby zaciszu swojej duszy. Nie, nie, może dlatego, że chciała też docierać do jak największej ilości ludzi, ale, ale łączyła tę głęboką wiarę i głęboką duchowość z ogromną dyskrecją, dbając równocześnie o to, żeby chorzy mogli też rozwijać się duchowo i jeśli tylko ktoś potrzebował. Wsparcia duchowego to mu zapewniała. Zresztą organizowała potem jako jedna z pierwszych w Polsce, druga w Polsce, takie wyjazdy rekolekcyjne trzy, czterodniowe dla osób obłożnie chorych. Dla tych, którzy przez całe miesiące i lata byli zamknięci w domach. I to są, w książce są te zdjęcia, są po prostu niezwykłe zdjęcia ponad setki osób, i młodych, i starszych, głównie na wózkach, niepełnosprawnych, którzy nagle wyjeżdżają na właśnie łono natury, mogą ze sobą pobyć, mogą życie towarzyskie ze sobą pędzić, ale równocześnie mają opiekę kapłana. I tam, między innymi, młody wówczas jeszcze ojciec Leon Knabit z Tyńca, rekolekcję głosił i wspominał, że no, pani Hanna była takim duchem, właśnie to, o czym mówię, który nie manifestował wielu rzeczy, ale wszyscy wiedzieli, że ona jest tam najważniejsza, choć tego w żaden sposób nie pokazywała. Także dochodziła do tego tak bardzo, bardzo powolutku. No, ktoś jeszcze? Pytajmy. Tajny, bardzo proszę. Mhm. Jak chciałem zapytać, w takim razie zadać tu pytanie o sam koniec życia, bo właściwie została sama, nigdy nie wyszła za mąż. Nigdy nie miała najbliższych swoich. Jak wyglądało jej otoczenie i jak wyglądało jej umieranie, skoro no, zdecydowała się na takie życie, można powiedzieć, mnicha w, mniszki w świecie, tak? Bardziej, bo była samotną osobą, żyjącą takim monaszeckim życiem, ale właśnie gdzieś w świecie. Tak, rzeczywiście, to znaczy to, co powiedziałam, że w czasie wojny straciła i ojca, i brata. Jeszcze tuż przed wojną, u bratu urodziła się córka. Brat był żonaty ze Szwajcarką i ta żona po wojnie wyjechała, czyli bratowa wyjechała z, z córką z Polski. Została z mamą, która też zmarła stosunkowo szybko, bo w 1951 roku. I co ciekawe, Hanna Chrzanowska pochowała ją na cmentarzu i według rytu ewangelickiego, sama będąc już oblatką tyniecką i w takiej głębokiej wierze katolickiej. To też pokazywało, jakim wielkim szacunkiem także najbliższych pod każdym względem darzyła. No, i to jej najbliższe, mieszkała ze swoją kuzynką, z którą dzieliła mieszkanie. Natomiast rzeczywiście to najbliższe jej otoczenie to były koleżanki pielęgniarki, z którymi była zaprzyjaźniona. Ona zmagała się od lat 60., już kilka lat przed śmiercią z chorobą nowotworową. Kilka razy była w szpitalu. Ale ten szpital był dla niej bardzo trudny, dlatego że była uczulona i na Lizol, i na antybiotyki, i właściwie pobyt w szpitalu był niemal niemożliwy. Natomiast ten, ta sama końcówka była jeszcze co charakterystyczne, nawet jak była w szpitalu, nawet jak była dzień przed poważną operacją onkologiczną, przed naświetlaniami, to jeszcze pisze w swoim pamiętniku, że przychodziła do niej sąsiadka i nie wiedząc o tym, Zwierzała jej się ze swoich problemów i siedziała na przykład. No, dwie gratuluję w gra... różnych historiach, nie wiedząc, że, że właśnie na następny dzień Hanna Szanowska idzie na operację. Natomiast sama ta końcówka była niesamowita, dlatego że była, była uzaprzyjaź... zaprzyjaźnioną osobą w górach, w Zakopanem, do których bardzo często jeździła. Jeszcze są takie zdjęcia, z soplami lodu i ze śniegami, których już chyba nie pamiętamy, chociaż u Państwa może częściej w tamtej części Polski te śniegi są. I ona wróciła i nagle z dnia na dzień zaczęła słabnąć. Z dnia na dzień zaczęła słabnąć, a mieszkała już wtedy sama. I wtedy stała się rzecz niezwykła, dlatego że pielęgniarki i studenci, i ci, którzy ją znali, po prostu się tak zorganizowali, że mieli przy niej całonocne dyżury, całonocne, całodobowe dyżury, tak żeby nie zostawała sama. Czyli właściwie coś, co robiła całe życie, chcąc zapewnić tę opiekę nad osobami odchodzącymi, nagle w jej życiu się też ziściło. Czyli nie, nie była jako osoba samotna, sama, prawda? I odeszła w domu, u siebie w mieszkaniu. Gdzie, spędzi, gdzie przeprowadziła się po wojnie w spokoju, otrzymawszy sakrament chorych z rąk kardynała Franciszka Macharskiego, z którym była bardzo zaprzyjaźniona jeszcze jako księdzem oczywiście Franciszkiem Macharskim, który był też duszpasterzem pielęgniarek. I zupełnie spokojnie nad ranem odeszła we własnym domu, no a potem był już pogrzeb prowadzony przez księdza kardynała Karola Wojtyłę, który był no, z tego co opowiadało osoby nie czymś zupełnie niezwykłym, bo nad tym grobem i nad tą trumną zgromadziły się po prostu dziesiątki osób chorych, niepełnosprawnych na wózkach, młodych. Tych, którym dała nadzieję na, na zupełnie inne i nowe życie i których tak bardzo dowartościowała. Bardzo dziękuję. To było to. A gdybyśmy dzisiaj pojechali do Krakowa i chcieli przy grobie Hanny Szanowskiej się pomodlić, to też jej szukać na rakowicach? Teraz już nie, dlatego no tak. że niedługo minie dokładnie 5 lat od, od śmierci Hanny Szanowskiej. Nie od śmierci, od Beatyfikacji Hannych Szanowskiej. I <laughs> przepraszam, i przed Beatyfikacją, jej prochy zostały przeniesione z cmentarza rakowickiego, gdzie z całą rodziną była pochowana, do kościoła świętego Mikołaja przy ulicy Kopernika. To jest malusieńki kościół, ale miejsce jest niezwykłe, dlatego że jeszcze do niedawna ta ulica Kopernika w Krakowie. To była ulica, przy której mieściła się szkoła pielęgniarska, ale przy której mieściły się wszystkie kliniki. Mówię do niedawna, bo teraz te kliniki zostały już przeniesione do nowego miejsca. Więc ta ulica Kopernika to jest i ten kościół świętego Mikołaja, też patron symboliczny, to jest takie miejsce, w którym ona często była którym, którą ona często chodziła, gdzie spotykała się i z chorymi, i z rodzinami, i z pielęgniarkami, i z lekarzami, i z opiekunami. I w bocznym ołtarzu jest pochowana w takim przepięknym, jasnym sarkofagu, który przypomina kształtem czepek pielęgniarski. I tam w każdy czwartek odbywają się też modlitwy. Jest specjalna litania ułożona do... Do, do, do modlitwy za wstawieństwem Hanny Szanowskiej, modlitwa, ale można też chodzić innymi śladami Hanny Szanowskiej. Ja byłam, na przykład, ja opowiem Państwu taką anegdotę bo przed wojną. Hanna Chrzanowska mieszkała z rodzicami w domu profesorskim, który musieli opuścić, zostali wyrzuceni przez Niemców z tego domu po aresztowaniu profesorów. I po wojnie zamieszkała w domu obok. Było dokładnie wiadomo, w którym mieszkaniu, i miałam taką pokusę wejścia do tego mieszkania, gdzie Hanna Chrzanowska spędziła tyle lat, gdzie zmarła, gdzie to swoje dzieło otworzyła. I zapukałam kiedyś, zadzwoniłam domofonem, jakiś młody chłopak otworzył i ja mówię, czy, czy byłaby taka możliwość. No, dzisiaj to są takie zachowania trudne, bo każdy jest podejrzliwy, dzwoni jakaś pani i mówi, że 50 lat temu tutaj mieszkała Hanna Chrzanowska, czy może wejść i zobaczyć. Ale okazało się, że ten młody człowiek, 30-letni wówczas, dokładnie wiedział, że to jest mieszkanie, w którym Hanna Chrzanowska mieszkała. Wiedział o niej co mnie bardzo zaskoczyło i pozwolił do tego mieszkania wejść. Także są takie miejsca, gdzie ona jeszcze tak, tak dotykalnie, tak namacalnie można ją dotknąć. Ale najbardziej myślę to rzeczywiście kościół świętego Mikołaja i ten sarkofag, boczny ołtarz, takie miejsce modlitw i księga intencji i te cotygodniowe nabożeństwa właśnie za wstawiennictwem Hanny Chrzanowskiej. No proszę. Kiedy ja studiowałem też właśnie większość klinik odwiedzaliśmy na ulicy Kopernika, także ją mam przedeptane w tej we w te tysiące razy pewnie. No proszę. Tak. Miło usłyszeć. Tak, tak. tak. Także postać, postać niezwykła rzeczywiście. Dlaczego Pani się zdecydowała napisać książkę o Hadlika Chrzymowskiej? Jak to się wszystko zaczęło? Czym pani kierowała? Zaczęło się tak, że poznałam. Przez przypadek, choć nie ma przypadków w życiu, prawda? Poznałam przez y, przypadek osobę, która znała Hannę Chrzanowską. I to była starsza już pani. Yy, I ja y, im częściej ją odwiedzałam, tym zarażałam się y, Hanną Chrzanowską, ponieważ ona żyła, ta pani żyła, żyła Hanną Chrzanowską. Ona miała taką wizję, że co, coraz więcej osób o niej powinno wiedzieć, ponieważ była niezwykłą osobą. I za każdym razem, kiedy się widziałyśmy, to opowiadała mi różne historie o Hannie Chrzanowskiej. I takie dotyczące tego, kim była i jak wielkie dzieło zrobiła, ale też opowiadała mi anegdoty, choćby takie, że, że Hanna Szanowska miała taki zwyczaj. Że kiedy przynosiło się jej kwiatek, goździk najczęściej, to ona wkładała ten goździk do, do flakonika i stawiała go przy lustrze, i mówiła: Zobacz, mamy już dwa goździki, i potrafiła się cieszyć z takich, z takich drobiazgów. I to był ten początek niezwykły, a koniec, proszę Państwa, był dla mnie najbardziej przejmujący, dlatego że ta osoba. Która, yy, która mnie zaraziła Hanną Szanowską, yy, nie wiem jak to powiedzieć, była osobą uzdrowioną za wstawiennictwem Hanny Szanowskiej. I to uzdrowienie zostało uznane przez Watykan za cud i stało się tym punktem yy, yy, kończącym cały proces beatyfikacyjny. Także to była historia niezwykła, bo ja poznając, panią Zofię Szlęda-Kolewińską. Nie wiedziałam, bo było to przed wielu, wielu lat, nie wiedziałam, że tak się ta historia zakończy, że jej historia stanie się tym przyczynkiem, czy powodem, czy, czy dowodem, który doprowadzi do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Ktoś jeszcze chce zapytać, pani? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Nasza Pani doktor, która z nami pracuje od niedawna, była tak przejęta, że się z Panią dzisiaj tutaj spotkamy, że zabrała książkę o podpis i autograf. I teraz proszę mi powiedzieć, jak my to mamy zrobić, żeby można było wziąć autograf od, od Pani na książce dla naszej Pani doktor. Na książce to może będzie trudno, choć, choć idzie wiosna, więc, więc może uda nam się spotkać. Może przyjadę do Państwa po prostu na kolejne wakacje na Podlasie. Zapraszamy w takim razie jak. Albo odwrotnie zapraszam albo odwrotnie. Doktor do Krakowa i spotkamy odwrotnie. się i pójdziemy śladem Hanny Szanowskiej. Mogę, y, mogę po prostu napisać karteczkę, która będzie tak jak dawniej była, rata się wkładała do książek. To będzie. Nie, nie. Nie taki... idziemy na łatwiznę, czekamy na panią nie. tutaj na Podlasiu. Tak. Dobrze, zapraszamy Państwa. Najserdeczniej. No Kochani, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy może pani Marzena uważa, że coś bardzo ważnego trzeba by nam jeszcze powiedzieć? Coś takiego, co powinno zostać w nas i brzmieć, i brzęczeć przez resztę życia jako taka ważna rzecz od Hanny Chrzanowskiej? bo pewnie będziemy powolutku kończyć spotkanie. nie? Ja myślę, że to, co było w niej niezwykłe i to, co też powtarzała, to to, że cała jej praca to było powołanie. I ona naprawdę tak to czuła i tak to realizowała, i za tym, za tym głosem szła, ale też potrafiła tym chorym swoim, podopiecznym, pokazać, że ich droga, jest równie ważna, równie święta i że też, jest, że też jest powołaniem. I ta godność wzajemna i chorych, i lekarzy, i pielęgniarek, i opiekunów, była, była czymś zupełnie niezwykłym. Chciałam jeszcze pokazać taką książkę, którą wydało zresztą niesamowicie wydała Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wydawnictwo tej, tej izby. Pamiętniki i listy Hanny Krzanowskiej. Nie mm -hmm. wiem, czy widać. Nie wiem, czy ona jest dostępna. Jeśli nie, to ja, ja prześlę ją panu doktorowi, bo to jest jej, to jest pamiętnik pisany przez nią. Początkowo nie z myślą o publikacji, ale właśnie pięknie pokazujący jej młodość, i, 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 i potem dochodzenie do różnych ważnych spraw i też są notatki, refleksje o pracy takiej hospicyjnej. A ponieważ miała i swadę, i talent pisarski, i poczucie humoru, to czyta się to rzeczywiście rewelacyjnie, więc to taka dodatkowa może lektura Hanny Szanowskiej. Dobrze, to czekamy bardzo na przyjazd z i, za, i o autogram. Bo no jeszcze Dziękujemy Pani Marzenie za spotkanie dzisiaj. Dziękujemy. Bardzo tak? dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia u nas w Dziękujemy. Ja dziękuję przede wszystkim i podziwiam wszystkich, wszystkich Państwa na czele z doktorem, jak to się pięknie rozrasta, jaka to jest idea niezwykła. No i, i to jest taka idea pierwsza w Polsce, więc ona będzie pączkować. Coś w tym jest z działań Chrzanowskiej. Tak jak ona była pierwsza i rewolucyjna, tak tak Państwo też tworzą coś, coś, co zmienia obraz takiej opieki hospicyjnej, więc serdecznie tego gratuluję i bardzo dziękuję za zaproszenie.